Przyznam się Wam szczerze, że nie naprawiam rzeczy, które przysyłają mi widzowie, ale zrobiłem wyjątek, ponieważ zaciekawiła mnie ta konstrukcja. Mamy tutaj paczuszkę, którą dostałem od jednego z widzów, i to chyba w sumie przypadkiem się zgadaliśmy, żeby przysłać mi to do serwisu. Zobaczymy, co to jest. Znaczy, ja wiem, co to jest, ale tak zwany unboxing zrobimy. Paczuszki. Jak widzicie, super opakowanie. Zabezpieczone styropianem, folią. I tak właśnie powinno się wysyłać urządzenia. Super. Sprzęt należy do pana Mariusza. I jest to korektor graficzny. A korektor graficzny wygląda tak. Naprawdę, zobaczcie, prawidłowe opakowanie spowodowało to, że żadna z tych gałeczek tutaj, z tych suwaków, z przycisków nie została uszkodzona. Nie ma żadnej rysy, wgnieceń. Więc właśnie o to chodzi, żeby prawidłowo zapakować paczuszkę do wysyłki. Jestem bardzo usatysfakcjonowany. Nie muszę naprawiać szkód, które powstały w czasie transporcie. No, jest to takie urządzenie. Korektor graficzny takowej firmy. Uszkodzeniem jest ponoć to, że nie działa wskaźnik, analizator widma i jeden z kanałów szumi. Musimy się zagłębić w internet, chociaż już szukałem i nie mogłem znaleźć serwisówki. No, jak nie znajdziemy serwisówki, to będziemy robić to na zasadzie odtworzeniowej, czyli rysując sobie schemat na kartce. Jak widzicie, tutaj są jakieś uszkodzenia, ale nie są to uszkodzenia powstałe w czasie transportu. To być może u pana Mariusza się zdarzyło, ale spróbujemy, może uda nam się to wyprostować. O, z bliska zobaczcie, tak to wygląda. No i takie połączenia można wykonać. Mamy pętlę magnetofonową i wejście i wyjście do wzmacniacza. Jak to zazwyczaj w korektorach graficznych. Dobrze, trzeba to rozebrać i w szczegółach omówić konstrukcję. No, jak widać, czasem też zdarzają się rysy na sprzęcie, który jest dostarczony. Mówiłem, to tutaj wymaga pewnych poprawek. Tutaj też brakuje śruby. Ale właśnie teraz będziemy go rozkładać i zajrzymy do środka. Tak wygląda to urządzenie po zdjęciu płyty dolnej, ponieważ urządzenie pracuje do góry nogami. Płytki są zamocowane, jak widzicie, odwrotnie. No, może mieć to pewną wadę, ponieważ te elementy tutaj grzeją się i nagrzewają kondensatory oraz płytę główną, ale jest tyle wolnego miejsca, że to ciepło jest dosyć dobrze rozpraszane. Tutaj mamy typowy układ korekcji barwy dźwięku, zrobiony na op-ampach. Korekcja jest w pętli sprzężenia zwrotnego. Teraz tutaj mamy jeszcze przełączniki i jakieś regulatory. Co to są za regulatory? Poziom prawy i lewy. Dobrze, mamy analizę widma dla prawego i lewego kanału. Jest to wyświetlacz VFD. Czyli myślę, że powinno być jakieś napięcie przemienne do żarzenia tego wyświetlacza. Dobrze, rozważmy układ, sprawdźmy napięcia. Chociaż wątpię, żeby był tu uszkodzony zasilacz. Bardziej obstawiam, no i wysypało mi się. Bardziej obstawiam jakieś pęknięcie na płycie, na tym druku. No, jest to do analizy. Płytka jest niebezpiecznie wygięta. Jest to do analizy. Ja sobie przystępuję do prześledzenia tego układu, zapoznania się z nim, a potem Wam opowiem mniej więcej, do jakich wniosków doszedłem. Widać, że uderzenie z tyłu spowodowało wygięcie tych kołeczków i płytka się wygięła. Być może są jakieś mikropęknięcia i dlatego to urządzenie działać nie chce.
Teraz napięcia z zasilacza. Napięcie 78,15. Napięcie 79,15. Jest ok. To urządzenie upadło. Tutaj jest uszkodzona lampa. Jak widzicie, to zakończenie, które tutaj się eliminuje nią próżnię, zostało utrącone i lampa działać nie będzie. Tu mamy symbol tej lampy i schemat połączeń. Fajnie, ale lampa działać nie będzie niestety. No sami zresztą zobaczcie, tutaj jest otwór do środka. Mogę włożyć pensetę. Zobaczcie też z wierzchu, jak to będzie wyglądało tutaj, jak lampa nie ma próżni. Można to spróbować poszukać, ale nie wiem, czy uda mi się znaleźć. To jest zdjęcie tego wyświetlacza. To jest rezultat wyszukiwania w Google'ach. Już robiłem inne nazwy z tym FPI i nic. Po prostu jest to układ, dokładnie wyświetlacz, którego no nie znajdę. Ani na Allegro go nie znajdę, ani na eBayu go nie znajdę. Próbowałem i nic. Teraz pozostaje właścicielowi zdecydować, czy naprawiamy to urządzenie i będzie ono działało bez tego analizatora widma, czy też dajemy sobie spokój. O upadku świadczy także stan tego transformatora sieciowego. No, przykro mi niestety widzieć takie rzeczy, ale dobrze, to można naprawić, nie ma problemu z tym, dogiąć odpowiednio tą blaszkę, gorzej z tą lampą. Output 27 volts, two section, 2,1 volta, dwie sekcje i 27 sekcje, 13 watów. Muszę teraz skonsultować to z właścicielem, czy naprawiamy to urządzenie. Jestem już po pewnych uzgodnieniach z właścicielem tego urządzenia. Mianowicie takich, że zamiast tego wyświetlacza tutaj wstawimy gotowy analizator widma. Będzie to projekt AVT. No i musimy sprawdzić ogólnie potencjometry. Środkowe kanały ponoć bardzo mocno trzeszczą. Może być to związane z jakimś pęknięciem na płycie głównej. Jak mówiłem, urządzenie upadło. Dlatego wymontuję teraz wszystkie płytki po to, żeby sprawdzić, czy nie ma jakichś pęknięć i innych podobnych niespodzianek. Właściciel mówił mi, że kupił w takim tragicznym stanie to urządzenie, czyli jeszcze wcześniejszy musiał tu zastosować kontakt PR, pewnie dlatego, że mu te potencjometry nie działały. Jak widzicie, no, na płytce jest dużo śmieci i w środku widzę w tych potencjometrach, że coś trzeba będzie jednak je poczyścić. No to będziemy rozbierać. Jak widzicie, druga płytka z potencjometrami i cudowny środek czyszczący. No tak, najczęściej próbuje się naprawić, to nie jest to zbyt dobre, no ale cóż. W tym miejscu mamy kompensację wzmocnienia, straty wzmocnienia. Mamy tutaj opis defitter, czyli podejrzewam, że płaska charakterystyka. Tu jest jeszcze jakaś informacja power i PRE, czyli preamplifier. Czyli tak jak powiedziałem, to jest wzmacniacz wstępny, ten może być wzmacniaczem końcowym. Natomiast tutaj mamy, jak widzimy, right channel and left channel. Chodzi o to, że te korektory są zrobione na tranzystorach dla każdego pasma. No i to się zresztą potwierdza. Zobaczcie, są inne wartości. Jest 3,3 mikro, 2,2 mikro, 1 mikro, 0,47 i 0,22. I to są właśnie filtry środkowo, czy tam pasmowo przepustowe, o regulowanym wzmocnieniu. I te tranzystory
Podejrzewam, że w pętli sprzężenia zwrotnego każdego z tych tranzystorów mamy regulację barwy dźwięku. To jest bardzo proste urządzenie. Połączenie chassis z obudową jest przez taki kondensator. Ta końcówka jest podłączona, ona jest ujemna. Nie, to jest kondensator bipolarny. Czyli ta końcówka jest podłączona do masy obudowy, a ta druga końcówka kondensatora jest podłączona do masy układu. Bardzo dobre rozwiązanie. Mamy zwarcie dla przebiegów przemiennych, a barierę dla potencjału stałego. Czyli nie zrobimy pętli masy. Co chciałem powiedzieć, to tutaj mamy problem z tymi przełącznikami, gdzie trzeba je rozebrać. Pamiętacie, jak to się robiło? Już wyjaśniałem w jednym z filmów. Potencjometry także będzie trzeba przeczyścić, bo widzę, że były psikane, żeby miały właściwy opór. Bardzo lekko w tej chwili chodzą, pewnie wypukany jest cały smar oporowy. To zajmiemy się tym serwisem. No i trzeba poszukać przyczyny tego trzeszczenia w jednym kanale. Myślę, że problem nie jest tutaj. Raczej problem jest tutaj w tych potencjometrach. One mogą szumieć z powodu złej jakości już. Więc tu zobaczyć, co się działo. Ktoś taśmę lutował. To co mówiłem, ktoś to naprawiał. I poodrywał. Poodrywał ścieżki od druku. Następna niespodzianka, to tutaj widzicie, to jest ślad po lutownicy. Nie wiem, czy bo kamera nie łapie ostrości. Może teraz tutaj w tym miejscu. O, widać? Przygrzanie od lutownicy. To też może być powodem niedziałania takiego urządzenia. To nie jest jakiś wyszukany potencjometr, ale ma ciekawą konstrukcję. Tak, jeszcze muszę szczypcami poprostować nóżki, te uchwyty, żeby mi się to ładnie otworzyło. Tak, tutaj też. O, i zostały mi jeszcze trzy. Zdejmiemy teraz pokrywkę. O, widzicie, pokrywka zdjęta i tu mamy styki tego potencjometru. Wyjmijmy sobie to i widzicie, dioda jest wpuszczona w ten plastikowy element i jej wymiana będzie naprawdę bardzo ciężka. No tutaj jest zatopiona w środku. Tu mamy suwaki i na pewno sygnał jest do zasilania diody zbierany z tego tutaj. No tutaj trochę jest zabrudzone to wszystko. Gdzie jest ten zalek? Zobaczmy. Tak, było tutaj konserwowane to magicznym środkiem. Tak, ta, tutaj też jest bardzo dużo zabrudzeń. No, trzeba to wszystko umyć. No, rozbiórka potencjometrów wszystkich mnie czeka. Tu widzicie kuleczkę. Trzeba zadbać o to, żeby ona mi nie zginęła. To jest kuleczka, która nam stawia mały opór tego ślizgacza. I w pozycji środkowej tutaj powinno być jakieś wyprowadzenie. Jest. Tutaj widać, jest wycięcie, widzicie? Nie widzicie, tu. Tu jest wycięcie. I kuleczka wpada w to wycięcie, blokując nam suwak w pozycji środkowej. Piękna sprawa. Dobra, umyte z tego tłuszczu, który był. Będziemy płytkę myć jeszcze raz. Wtedy, gdy wlutujemy już rezystory regulowane, czyli potencjometry,
A z tej strony płytkę myję tylko dlatego, żeby usunąć tłuszcz. Nie, jeszcze trochę tego tłuszczu tu jest. No ale jak wymontujecie sobie po tym metry, to wiadomo, że płytkę musicie umyć. Tutaj widać wyraźnie, jak ten płyn do pryskania potencjometrów jeszcze nie wysychł. O, widzicie tu w środku kadru i w narożniku, jak ładnie tam jeszcze został. A niestety to zostawia swoje ślady, a potencjometry powinny pracować na sucho. Na przykładzie tego potencjometru widać, co się dzieje po wstrzyknięciu do środka kontakt PR i jakie szkody powstają. No ten potencjometr naprawdę chodził z wielkim trudem. Tutaj mamy taki specjalny ślizgacz i ten ślizgacz, o, no musiał poradzić sobie w jakiś inny sposób. Ten ślizgacz tutaj jest z dociskiem, który jest w środku. Momencik, ja to rozbiorę i pokażę. I to jest właśnie ten miedziany docisk. Ten miedziany docisk powinien mieć poślizg zapewniony po plastikowym czarnym elemencie i po tej jasnej teflonowej podkładce. Ale niestety wszystko zgęstniało i ten suwak nie chodził prawidłowo. Poza tym, jak widzicie, trzeba wyczyścić te ślizgi. I teraz wszystkie potencjometry chodzą z należytym uporem. I z wyraźnym momentem pozycji zerowej. Ten jest taki troszeczkę luźniejszy, ale myślę, że dlatego, że smar się jeszcze nie rozłożył po wszystkich miejscach. Dobrze. Teraz trzeba tutaj polutować. A więc jedziemy. Lutowanie potencjometrów wykonuje się dosyć szybko, dlatego żeby nie uszkodzić połączenia między wyprowadzeniem a płytką potencjometru, czyli tą warstwą węglową. Podobnie się ma z kondensatorami. Jeżeli będziemy grzać zbyt długo wyprowadzenie, to w ten czas ten kondensator może mieć uszkodzenie w środku. Po pierwsze elektrolitu z powodu wzrostu temperatury, a po drugie to wyprowadzenie kondensatora przyczepione do aluminiowej płytki okładziny może się po prostu odczepić. I kondensator nie będzie spełniał już swojej funkcji. Będzie wadliwym elementem. Dlatego lutujcie szybko, ale poprawnie. Tak jak widzicie, przygrzać, przyłożyć, ewentualnie poprawić i często czyśćcie sobie grot, żeby wam te lutowanie poprawnie wychodziło. No, pięknie, pięknie. Tu nie potrzeba, tu mamy. Jak widzicie, chwila przygrzania, odpowiednia temperatura. Czasami poprawka i mamy piękne, wspaniałe luty. Bez nadmiaru kalafonii. Którą potem trzeba zmywać. A tutaj jest to utrudnione, bo zmywając kalafonię nie możemy już zamoczyć potencjometrów. Mamy je przecież wyczyszczone i nasmarowane. Także, jak widzicie, lutowanie przy odrobinie wprawy idzie dosyć szybko. Potem tylko trzeba sprawdzić, czy nie zostawiłem jakiegoś zimnego lutu i wykonać poprawki. Tym topnikiem, znaczy cyną, którą mam, nie topnikiem, no bo to jest cyna w sumie z topnikiem, to jest to cyna średnicy 0,7 mm. Bardzo dobrze mi się nią lutuje takie drobne wyprowadzenia. Gdyby to były jakieś większe, to pewnie bym użył grubszej, ale do tego tutaj elegancko się nadaje. Tak jak widzicie, lutowanie szybko idzie, tu poprawka. Tu już był grot
brudny. I tak jak powiedziałem wcześniej, ważne jest, żeby grot waszej lutownicy był czysty, a używa się do tego gąbki takiej dołączonej do lutownicy, nasączonej wodą. Można użyć ewentualnie jeszcze mokrego skrawka materiału, typu bawełna, ale musicie baczyć na to, żeby nie poparzyć sobie palcy. No i ostatni. I lutowanie skończone. Wystarczy przeczyścić i mamy gotowe. Lutowanie płytki potencjometrów kanału lewego skończone. Pola lutownicze wyczyszczone. Naprawdę te drobinki klafoni niczemu nie będą przeszkadzały. Ogólnie płytka jest czysta. Z drugiej strony nie mamy żadnych zacieków, więc już wszystko w porządku. I tak, czyszczenie tych potencjometrów to 1,5 godziny roboty. Z rozebraniem każdego. Teraz druga płytka. Ta płytka jest nieczyszczona, jak widać oryginalne lutowanie, ale to będzie... Nie będę już wam tego pokazywał, no bo to będzie to samo, co w tym kanale. Miałem już o drugim kanale nie mówić, ale chciałem wam pokazać, co prowadzi wstrzykiwanie płynu do środka potencjometru. Widzicie te paprochy? Przyklejają się do PCB, na której napylony jest proszek węglowy i te paprochy powodują unoszenie tych właśnie ślizgów i brak kontaktu. Dlatego wam potencjometry potem trzeszczą. Czyli ten osławiony czyściciel, gdzie on tu jest? To tak naprawdę przynosi więcej szkody niż pożytku. A skąd u mnie jest? Po prostu dostałem w prezencie od kolegi. Dostałem jeszcze kontakt jakiś, no i tego Dusta. Ten Dust mi się przydaje, ale kontakt PR leży sobie na półeczce. Jako przestroga. Małocyny, nieoczyszczone luty, to bardzo łatwo idzie wyrwać. Nie żałujcie cyny na luty. Wylutowałem lampę próżniową, która mi w tym stanie tutaj jest już zupełnie niepotrzebna. Teraz tylko wystarczy ją ostrożnie wyjąć, żeby nie uszkodzić i zostawić na pamiątkę właścicielowi. Lampa VFD to tak naprawdę lampa próżniowa. Tutaj macie schemat wyprowadzeń tej lampy. I jest ona żarzona niskim napięciem, jakieś 3-4 V i pod wpływem ujemnego napięcia te elementy tutaj pod tą siatką zaczynają świecić. Ta niestety, jak już mówiłem, jest uszkodzona, już nigdy świecić nie będzie. Gdybyście mieli powiedzieć, co to jest za rodzaj wyświetlacza, czyli jest to po prostu próżniowa lampa, której luminofor ładnie świeci pod wpływem przyłożonego napięcia. I jak widzicie, kondensator zasilacza stracił swoją pojemność. Dlaczego go wymienimy na coś lepszego? Może być Elna, Silmik. Zobaczymy, jak nam się zmieści, damy tutaj. Drugi jest jeszcze gorszy. No. Damy to. Może być z tego względu, że tutaj są tylko niewielkie pobory prądu, więc to tłumienie tętnień będzie spełnione. No i tak z ciekawości sprawdzam, ile one mają. Pojemność 220 powinien mieć 284, pojemność zawyżona, nawet poza granicą tolerancji, wysoka opływność, wysoka rezystancja szeregowa. No, w zasilaczu nie powinno być takiego kondensatora. Styki w tym przyłączniku nie wyglądają źle, ale wyczyścimy to, przesmarujemy wazeliną techniczną, żeby nie korodowały. Mają bardzo ciekawy sposób złożenia. Mianowicie tutaj podważa się dwie zapadki i cała góra schodzi ładnie. Wyłącznik sieciowy jest jednobiegunowy. To nie jest zbyt korzystne, żeby rozłączać tylko jeden z przewodów. Nie zawsze wiemy, która
strona jest w sieci fazą, więc czasami faza zostaje na transformatorze. Wyłącznik w doskonałym stanie technicznym. Nawet smarowanie jest eleganckie, więc wystarczy go z powrotem złożyć. Jak widzicie, wielokrotne ruszenie płytką spowodowało oderwanie tych przewodów, dlatego zawsze dobrze jest sobie zaznaczyć, z której strony jest pasek na przewodzie. Zobaczcie, jak te łączniki pływają w oleju czy innej substancji. Widać, jaki to jest tłusty. Najpierw trzeba wszystko wymyć, a potem dopiero wrzucić do kąpieli elektrochemicznej. Tu do środka po prostu wystarczy wepchnąć kawałek folii aluminiowej i już powinno to ładnie nam przeprowadzić elektrolizę. O, zobaczymy, jak to będzie wyglądało po kąpieli. Najpierw trzeba to umyć. Potencjometry, jak i przełączniki zostały już wyczyszczone. Pora na montaż w PCB. Jeszcze zanim to nie poskładam, muszę sprawdzić te elektrolity na tej płytce. Mam tutaj 100 mikro na 16 V. Niedawno mierzyłem taki, który miał rekord, ale ten przebija wszystkie. Sprawdźmy drugi do kompletu. No. Stawię te niesikony. To było tutaj. Jeden i drugi kondensator. Zupełnie bez pojemności. A co on tutaj robił? No tak, jak patrzy się na te ścieżki drukowane, tutaj zwłaszcza, i tam widzimy, że idzie to do przewodu, który mi się urwał od zasilacza tego, to są to kondensatory filtrujące napięcie zasilania. Tutaj możemy mieć jakieś rezystory, no oczywiście są rezystory, no czyli mieliśmy bardzo kiepską filtrację napięcia. C211 to jest 10 mikro. Poza tolerancją pojemności, no zepsuty jest. Bardzo słaby kondensator. Wszystkie te kondensatory 10 mikro okazały się poza tolerancją pojemności bardzo wysokie ESR miały. I co jeszcze? No i ta upływność. Upływność też kwalifikuje je po prostu do wymiany. Mam tutaj takie kondensatorki Nishikona i założymy te 4,7 mikro na 25 V. Tak dla przykładu, taki kondensator powinien mieć poniżej 3 ohmów ESR dla częstotliwości 120 kHz, tą oporność szeregową. Straty widzimy 8%. Jest to kondensator w torze audio, dlatego jego zła pojemność może nam niekorzystnie wpływać na sygnał audio. Dlatego zamienimy je na jakieś lepsze. Taka wymiana prawdopodobnie poprawi brzmienie tego korektora graficznego, czyli w sumie przezmacniacza. Patrzę na markę kondensatorów w układzie korekcji i niestety to jest ta sama firma. Mam nadzieję, że tych kondensatorów wymieniać nie będę, ponieważ wiąże się to z kosztami. No tutaj są tak specyficzne pojemności, że no, kupuje się takie kondensatory w seriach 0,22 mikrofarada. Na pewno 10 sztuk będę musiał kupić i nie są one tanie. Dobrze, więc sprawdzamy dalej. Teraz te kondensatory. No niestety, tutaj jest 47 mikro, a mamy 23. To bardzo kiepskie kondensatory. Naprawdę nie wiem, co kierowało firmą, która montowała ten układ, projektowała, żeby zastosować, powiem wprost, takie badziewia. Te czerwone są najwyraźniej jakieś lepsze, to jest 3,3 mikro. Jak widzimy, dla tego kondensatora parametry są w porządku. I nawet ten ESR, który tutaj widzicie, jest w granicach normy. Pojemność jest ok. Straty 1,6%. No może nie są tak istotne w tym
Straty napięcia oczywiście nie są tak istotne w tym układzie. Jest to bowiem kondensator będący w filtrze. Najważniejsza tutaj jest pojemność tego kondensatora. No, czeka mnie sprawdzenie wszystkich po kolei. To są skarby, które były w tym urządzeniu do wymiany. Jak widzicie, trochę tych kondensatorów tutaj przybyło nowych. Ten się okazał zły, poza tolerancją, i ten pozostałe są ok. Muszę jeszcze sprawdzić tranzystory. Ponoć jeden kanał szumi, więc każdy z nich trzeba wylutować i zobaczyć. Ale nie zrobię tego dzisiaj, albowiem jest straszny hałas. Co chwila wybuchają jakieś fajerwerki. Widzicie, 1 stycznia jest. No i jeszcze nie wszyscy skończyli świętować. No to nie sprzyja pracy. Takie tam łubu-dubu za oknem. No teraz wyjątkowo cisza. Mam już wyczyszczone wszystkie potencjometry. Wszystkie przełączniki. I został mi jeszcze problem z tymi punktami lutowniczymi. Zamówiłem już tulejki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 28 tulejek będzie potrzebnych. Ja zamówiłem 30. Tutaj te przewody na tym miejscu spokojnie wejdą w pole lutownicze. Natomiast tu już podchodziły mi miedź od tego druku. To nie wiem, czy ja to zepsułem, czy to ktoś wcześniej zepsuł, dlatego zrobię tutaj skówki. Znaczy takie przelotki. Rozwiercę otworki do 1 chyba 3 mm. Włożę tulejkę mosiężną i ją zakuję z drugiej strony. I takie otwory będą już wieczne, można powiedzieć. I przewód ładnie wejdzie do otworu i nie będzie wyrywał całej mi tej płyty, tego druku, bo on tak praktycznie rzecz biorąc przylutowano od tej strony. Bo jak pamiętacie, przewody przechodziły właśnie od tej strony. On przez cały czas, mimo że był przyklejony tym śmiesznym, o tu jest pole jeszcze pozostałość po tym kleju, tym śmiesznym klejem, on przez cały czas ciągnął ten druk. Każde poruszenie spowodowało podniesienie druku. Teraz trzeba to naprawić, żeby przypadkiem, o, nie stało się coś takiego. Trzeba potem te solder maskę jeszcze zdjąć i troszeczkę cyną wzmocnić te ścieżki i będzie super. No, tam jest ten analizator widma. A propos analizatora widma. To jest pole z diodami. To jest druga płytka i zestaw elementów. Jest mały problem, bo zestaw tych diodek jest dużo większy niż wyświetlacz. Teraz widzicie różnicę. Tak generalnie rzecz biorąc, wyświetlacz oryginalny pracował do tego miejsca, czyli wyskakują nam stąd trzy diody. Jeżeli wezmę front panel i przyłożę to tutaj, to praktycznie można powiedzieć, że gdybym usunął górną część farby maskującej, to by mi tu weszło. Troszeczkę te diody bym jeszcze ścisnął ze sobą i byłoby git, byłoby fajnie. Chyba że właściciel się nie zdecyduje na takie usunięcie. W ten czas zrobię diodkę minus 16 dB, minus 12 dB, minus 6 dB, minus 3 dB albo minus 2, 0 i 2. Wtedy usunę trzy rzędy i będzie zgodnie z tymi wskazaniami, co tutaj. No, minus 20 nie mamy, czyli to generalnie można powiedzieć, że to jest cisza. Więc możemy zacząć na przykład minus 14 dB, potem mamy minus 10 dB i tak dalej. Gdyby ktoś chciał montować ten kit, to przestrzegam, że montaż jest trochę skomplikowany ze względu na to, że mało miejsca jest na płytce. To zdjęcie to jest zdjęcie prototypu, czyli nie jest dokładnie tym, co możemy tutaj zastać. Nie można się tym sugerować. Trzeba przeczytać cały opis montażu. Zwłaszcza, że
rysunek płytki drukowanej jest tak malutki, ja tego nie widzę, naprawdę ja tego nie widzę. Zrobiłem sobie zdjęcie, powiększałem i nic z tego. Przyszedłem do komputera sprawdzić, czy będzie to mocniej czytelne, ale niestety też nie wiem, czy teraz ostrość mi złapie aparat. O, złapał. Spójrzcie na przykład na oznaczenie kondensatora C6, jakie jest maleńkie. Tutaj widzicie D2 na środku. Tam widzicie R35. I tak naprawdę nie wiadomo, w którą stronę te rezystory pomontować trzeba. Zobaczcie, jakie są, w jaki sposób montowane są kondensatory. Teraz tutaj ten cały C5 ze środku kadru należy zamontować po zamontowaniu tego U3. Także no nie jest opis zbyt dokładny, jest trochę lakoniczny. Zdjęcia też nie ma zmontowanego seryjnego układu. Tutaj widzicie brak otworów lutowniczych pod układ U2, to jest TL071. Trzeba mu nóżki poobcinać. Dziwne rozwiązanie dosyć, zwłaszcza że trochę tego miejsca tutaj by było na nóżki tego układu scalonego, ale cóż. Chciałem pochwalić AVT, ale niestety nie mogę. I dobra, to jest na dzisiaj koniec montażu. To zostawiam sobie na inny dzień, bo oczy mnie już bolą od wypatrywania tych maleńkich drobiazgów. Zastanawiam się nad tym, jak to będzie zmontowane, bo tu muszę jakiś odległość odpowiednio zmontować do kołków dystansowych, które posiadam. Czy w ogóle to montować na jakieś kołki dystansowe, czy wymyśleć inny sposób montażu. Jeszcze muszę to przemyśleć i skonsultować także z właścicielem. Dobra, w następnej scenie chyba Wam już pokażę zmontowany ten analizator widma, chyba że jeszcze coś zauważę godnego uwagi, żeby się z Wami podzielić. Blaszka, która trzymała wyświetlacz, no nijak nie będzie mi pasowała do tego zestawu. Musiał blaszkę przerobić. Ona tam jest mocowana na otwory. Ona trzymała tylko wyświetlacz. Muszę się zastanowić jeszcze, jak to zrobić. Ta płytka drukowana przesunęła mi się do przodu o pół milimetra. Muszę się zastanowić, jak to tutaj umieścić. Prawdopodobnie ścisnę te diody. Tutaj powyginam nóżki, żeby one były bliżej siebie i wtedy w ten obszar wyświetlacza tutaj mi wejdą i będzie pięknie zrobione. Także bawię się tym urządzeniem już czwarty weekend i tutaj macie odpowiedź, moi drodzy widzowie, czy podejmę się naprawy czyjegoś urządzenia. Czasami zadajecie mi takie pytanie. Otóż mam pracę zawodową, bardzo długo w tej pracy siedzę, bo siedzę od 7 rano, a muszę jeszcze dojechać. Siedzę w niej od 7 rano do 16.30, do 18 zdarza się, w zależności od tego, jaki mamy ruch w zakładzie. I w związku z tym, taką działalnością jak ta mogę zająć się tylko w weekendy, w sobotę po południu i w niedzielę po południu. Stąd taki długi termin. Druga rzecz. Nie mam też za bardzo czasu na naprawę urządzeń z zewnątrz, ponieważ grzebię sobie różne rzeczy. Do tych filmów edukacyjnych to już widzieliście, ten wzmacniacz. Tutaj jest jakaś inna budowa na wzmacniacz. Tu widzicie dwa transformatory, które będą wykorzystane. Ten do gitarówki, ten jest rosyjski. Tu widzicie transformatory na paszpula nawinięte. Już jakiś czas temu. Widzicie, własnoręcznie nawijałem. Da się równiutko nawinąć? Da się równiutko nawinąć. No, to są transformatory. Oczywiście te blachy nie będą tak rozlezione, bo to tutaj będzie obejma stalowa. Dobra, mniejsza o to. Więc z naprawianiem urządzeń od klientów jest taka sprawa, że nie za bardzo mam czas na to, żeby od widzów, żeby naprawiać urządzenia. To jest wzmacniacz mojego kolegi, więc spokojnie mogę się tym zająć. Tam jest mój magnetofon, pół roku jest rozebrany pod tymi szmatami. Po prostu nie mam czasu się nim zająć.
I tutaj na prośbę jednego z widzów podjąłem się naprawy tego korektora i już mi dosyć dużo czasu zeszło. Tutaj widzicie już nieco zakurzoną obudowę. No i nawet, o przepraszam, i nawet pająk zrobił sobie tutaj jakąś instalację swoją. Bo zacząłem się bawić tą obudową jakiś czas temu. Jest to obudowa od pulpitu sterującego 100 bis. I w tej oto obudowie będzie wzmacniacz 2x 5W w klasie A. Powolutku sobie tam coś grzebie z tym wzmacniaczem. Tam do góry są części do tego. Także jakby nie było, zajęć mam dużo. Tak się nie dziwcie się, że niechętnie biorę urządzenia widzów do naprawy. Bo z drugiej strony mam gdzie zarobić swoje pieniądze na utrzymanie, a chcę mieć trochę wolnego czasu. I tak po montażu wyszło na to, że ten tutaj element, czyli stabilizator 5V, będę musiał zamontować od strony druku, bo w taki sposób mam tutaj montaż. To mi tutaj wejdzie, ale przeszkadza mi ten układ scalony oraz tryb wyboru pracy. Tryb wyboru pracy. Widzicie te jumperki tutaj. One tu wystają. To będę musiał zlikwidować. Tryb wyboru pracy będzie jeden. Dobra, to na razie tyle. Muszę się zastanowić jeszcze, jak przymocować te diody, w jakiej odległości od tej płytki drukowanej. Muszę skonstruować jakiś uchwyt trzymający to wszystko. Także czeka mnie robota z kartką papieru, ołówkiem, linijką i będę musiał trochę nad tym podumać. Wlutowałem dopiero 4 rzędy diod i powiem wam, że to jest strasznie żmudna i trudna robota. Żeby te diody ładnie ustawić w kolumnach i w rzędach. Prawdopodobnie tutaj jeszcze jakieś dam przekładki z papieru albo z preszpanu. Między innymi dlatego, żeby między sobą nie świeciły, nie przekazywały sobie światła. Ale także one, ten papier, czy tektura, czy preszpan pozwolą na równe ułożenie tych diod. Jest to trudna robota. Założenie pana, który pisał ten artykuł, nie spełnia się w moim przypadku, że on zalecał tu lutowanie diody, tu, tu i tu. Już ja muszę odginać troszeczkę od tej pozycji, którą tutaj jest, także ta dioda będzie na tej pozycji z powodu odgięcia nóżek, żeby mi się w wyświetlaczu zmieściło to w ekranie, w okienku. Także ciężko jest, ciężko. Ale jakoś ta robota idzie. Montaż tego, żeby mi się to tu zmieściło, to był istny koszmar. Oczywiście widać, że jest delikatnym łukiem wygięte są te diody, inaczej by mi się nie zmieściły niestety. No cóż, teraz trzeba dorobić ramkę. Mam zasilacz ustawiony 12V, tu sobie to gra, żeby nie było, że częstotliwości najniższe nie chodzą, to chodzą. I zobaczcie, jak Syngery ma ograniczone pasmo od dołu. W ogóle 30 Hz się nie zapalają słupki. Ale dobrze, to jest ten znany utworek, który tak często używam. Mam jeden problem. W ogóle nie pali mi się linijka czerwonych diod. Nie wiem dlaczego, muszę to znaleźć. No, tak to będzie wyglądało. Wiecie co, nie wiem kto produkował te diody. Naprawdę, teraz widać, że ta czerwona tutaj się zapala. I teraz wam coś pokażę. Spójrzcie. No, widzicie? Musiałem odwrócić te dwie diody. No niestety 31 Hz mi się nie zapalało, odwróciłem sobie 61 Hz. Te diody są odwrotnie zabudowane. One mają odwrotną polaryzację, niżeli by wynikało z wyprowadzeń. Lutowałem je tak jak wszystkie. Proszę, moment, wyłączę sobie zasilacz. Zobaczcie, widzicie strukturę, że tam jakoś się uda, o, widzicie, że ta krótsza blaszka
Jest z lewej strony, a tu jest odwrotnie, tu jest z prawej strony. No i czeka mnie przelutowanie odwrotnie wszystkich diod. Nie wiem, kto jest producentem tych diod, ale naprawdę się nie postarał. Teraz po tej wymiance diodek wszystko działa. I jak widzicie, tylko trochę głośniej wystarczy zrobić. I się czerwone diody będą palić. No już ok. O, czerwone diody się zapalają bardzo ładnie. Wstęp do utworu jest taki pozbawiony niskiej częstotliwości. Przewińmy kawałeczek. Może być i tu. O, i widzicie. Problem jest z 500 Hz. Nie wiem, czasami się tak jakby coś nie kontaktowało. Trudno mi powiedzieć, co to jest. Przyciszmy. Elegancko. Cały analizator działa. 31 Hz będzie się zapalać bardzo rzadko, ponieważ nie mam dodanego basu na komórce. Więc, a ten utwór jest taki trochę pozbawiony tego dolnego basu. Już kiedyś o tym mówiłem. Tutaj jest kawałek plastiku z jakiejś starej obudowy po zewnętrznym napędzie. 4 godziny albo 5 kosztowało mnie wypiłowanie tej maskownicy. Jak widzicie, pomiędzy diodami jest czarny kawałek plastiku. Na tyle, ile widzę i moje ręce są dokładne, na tyle udało mi się go w jakiś tam sposób wypiłować. No a to jest po to, żeby nie było widać ani rezystorów, ani opisu. I na to przyjdzie panel przedni. No, przymocowane. Teraz tylko cały ten element, czyli stabilizator, muszę przełożyć na inne miejsce, do jakiegoś radiatora znaleźć i na przykład doczepić radiator do tej bocznej listwy. No i zmontować to ponownie. Blaszka wyprostowana, przewód został osadzony za pomocą takiej blaszki tutaj. Także tylny panel już jest dobrze zrobiony, przewód mi nie wyleci. Tutaj wsadziłem specjalny kompozyt, żeby trochę ten transformator mi nie buczał. Zapomniałem, jak to się nazywa. I jeszcze będzie guma, którą wytnę kawałek jako podkładkę pod te nóżki tutaj. Guma się wydaje trochę za duża, ale tak zostawię. Jest wycięty otwór pod śruby i cała ta brzęcząca obudowa powinna już się uspokoić. To jest na ten transformator. Zaraz po uruchomieniu zdziwiłem się, ponieważ nie świeciły mi żadne diody i wybuchł mi ten kondensator. Świeżutki, nowy z fabryki, znaczy ze starych zapasów oczywiście, i wybuch. I co jeszcze? Taka ciekawostka. Tutaj na tej ścieżce była przerwa. Najprawdopodobniej od tej śruby, czy tam od tego wyłamania, które było spowodowane upadkiem. No i dlatego mi nie świeciły diody na front panelu. Mało tego, tutaj nie miałem napięcia, no przepraszam, nie zogniskowałem, nie patrzę na ekran. Tutaj nie miałem napięcia, tutaj miałem napięcie 30 V. No trochę niezgodne z tym, co powinno być. No więc sprawdziłem, tu nie było napięcia, ale tu było napięcie. Myślałem na początku, że rezystor, bo z drugiej strony są 680 ohmów, dwa rezystory. No ale udało się znaleźć to, że tam jest przerwa. No i teraz działa. Jeszcze muszę sprawdzić, czy regulacja działa i czy nie trzeszczy mi. No i oczywiście puszczam muzyczkę znaną wszystkim. Mamy defit włączony. Tak, defit. Na maksa. Nie trzeszczy. Pięknie, nie trzeszczy, ładnie.
Zadowolony jestem. Zobaczcie. Słuchamy muzyki. Nie ma trzeszczenia. A było. No i ładnie. Dobrze. No jak zwykle nie obyło się bez jakichś komplikacji. Nie działa mi prawy kanał, jeżeli chodzi o analizę. I nie wiem czemu. Muszę dotrzeć do tego. Tak czy siak, jakiś tam sposób analizator działa. Nawet mi się to podoba. A dlaczego nie chce działać? Nie wiem. Na razie musiałem tutaj zmniejszyć opór oryginalnego mostkiem takim. No, niestety znowu ten korektor u mnie poleży chwilę. A już bym chciał go oddać. Chciałem sygnałem z oscyloskopu przetestować ten korektor graficzny, ale niestety zepsuł mi się generator. No właśnie go naprawiam. Postanowiłem mu wymienić gniazdo zwykłe, takie cinch na BNC. No i kupiłem taki specjalny przełącznik obrotowy zamiast isostatów. Właśnie isostaty mi się zepsuły. I zepsuł mi się jeszcze zasilacz, nie wiem czemu. Widzicie jeden wymieniony PR-ek. No ale to do ogarnięcia jest. A co to jest? To jest oscylator sinusoidalny z mostkiem Wiena, który był opublikowany w 1994 roku poprzedniego wieku. To jest jego schemat. I to działa bardzo stabilnie. Ale niestety trzeba to naprawić. Może kiedyś w ramach jakiejś tam filmu omówię wam, jak to działa, bo oscylatora z mostkiem Wiena nie omawiałem. Także w tej chwili muszę puścić ponownie sygnał z komputera, chociaż nie lubię puszczać sygnału z komputera, a to będzie do naprawy, jak tylko skończę z tym korektorem. Tak wygląda przebieg prostokąta, niestety z komputera. Jak mówiłem, mam generator w serwisie, w remoncie, ale dobra, mamy tak przebieg. Żółty jest wejściowy, niebieski jest wyjściowy, się pokrywa przy wciśniętym klawiszu defit. A jeżeli go wyłączymy, zobaczcie, co się dzieje po przejściu przez korektor graficzny. I w tej chwili mamy defit i suwaczki ustawione na płasko. Czyli jest ok, ale teraz nie wiem, który kanał mam włączony. Starczy. O. Ta zmiana tutaj. Zmniejszony, zwiększony. Tak dodajemy barwy. Widzimy, jak to ładnie reaguje. No i chyba będę musiał zmienić działkę na volt. Jedziemy dalej. 500 Hz. To jest 1 kHz. To jest 2 kHz. Zmieniłem wyzwalanie, żeby ten kanał nie latał według drugiego kanału, czyli według wejścia. To są 4 kHz. To jest 8 kHz. A niestety karta dźwiękowa w tym komputerze jest dosyć słabawa, ale tak, mamy 32 Hz i regulujemy suwakiem 32. A w tym przypadku, jak będziemy regulować suwakiem tym najwyższym, to tylko będą szpileczki powstawały, 16 kHz. Dobrze, dajemy sygnał
następnej częstotliwości to jest 63 Hz. Mamy i regulujemy 63 Hz, powolutku sobie zmieniamy. Tak się przebieg zmienia. Dobra. 63 zróbmy razy 2. To będzie 126. Tutaj sobie zmieńmy, żeby to było ładnie widoczne. 126. Po prostu pokazuję Wam, jak harmoniczne są wprowadzane do sygnału audio. Jak zmienia się prostokąt. Ruszając tymi suwaczkami tutaj. Dobrze, podwójmy sobie częstotliwość. 250. To jest przebieg wyjściowy oczywiście. 500. I regulacja działa dość przyjemnie. Potem mamy 1 kHz. Tu musimy już oczywiście... przestawić. Potem mamy 2 kHz. Oczywiście sprawdzenie wszystkich przebiegów powinno nastąpić dla obu kanałów. Mamy 4 kHz. Na oscyloskopie możemy zaobserwować, czy są jakieś przerwy w potencjometrach. W jednym kanale jest problem z powodu tych przerw na druku. Tutaj widzicie zniekształcony przebieg, dlatego że karta w tym notebooku MSI nie jest najlepszej jakości. No ale cóż, no, jak mówiłem, generator mi się zepsuł. Zresztą tam też prostokąta nie było, musiałem to zrobić przystawką. No, załóżmy, że ten przebieg jest w miarę. I ostatnie 16 kHz. Też ładnie nam to gra. I teraz do drugiego kanału muszę to sprawdzić. Sygnał wyjściowy 0,5 V. No i te 0,5 V nam tutaj ten wskaźnik pokazuje, czyli 0 dB. Zobaczmy, jak nam zniekształca sygnał dla sinusoidy. Jak widzicie, sinusoida ulega tylko wzmocnieniu lub osłabieniu. Nie ma odkształcenia przebiegu, więc sprawdzenie sinusoidy na korektorze graficznym skutkuje jedynie zwiększeniem amplitudy. Musielibyśmy sprawdzać to na mierniku zniekształceń, ile on tam tego dodaje. Pokażę Wam coś. To jest moduł przyłączenia wejść w łotewskim magnetofonie Radiotechnika 7104, o ile mnie pamięć nie myli. Zobaczcie, tutaj są skówki, przelotki. Natomiast w Wanginę tych przelotek tutaj nie ma. Dlatego te ścieżki się łatwo odrywają. A szkoda, muszę wymienić ten przewód, bo okazało się, że ten przewód jest, ma przerwę. Jest zerwany. Dlatego wezmę takie przewody z tej łotewskiej maszyny, żeby solidnym przewodem to połączyć. Ustawiłem oscyloskop na wysoką czułość. Ruszam teraz suwakami i obserwuję go. I jak widzicie, żaden z suwaków nie generuje na wyjściu. Czyli można uznać, że naprawa się skończyła powodzeniem. Trzeba podsumować to z
złożyć urządzenie i oddać właścicielowi. Długa praca była. Myślę, że drugi raz takiej pracy robić nie będę z tego względu, że czas poświęcony na to przewyższa wartość tego urządzenia niestety. Mam nadzieję, że właściciel będzie zadowolony i będzie mu to urządzenie służyło przez długi czas. No cóż, żegnam się z Wami, życzę przyjemności z obcowania z muzyką. Trzymajcie się.